Zakaz polowania. Dobrze, że jeszcze nie spełnić.
ponieważ Państwo nie macie jednego punktu w sprawie postanowienia stanu likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Tu oddam głos wójtowi. Wiceradno, nowy punkt doszedł do porządku. Proszę o przyjęcie tego punktu. To jest, tak jak tutaj Pan Przewodniczący powiedział, to jest uchwała w sprawie ustawienia stanu likwidacji MZKP w Tarnowskich Górach. Jest to bardzo ważny punkt, ponieważ do końca roku musi być podjęta ta uchwała. Od nowego roku, to co ostatnio mówiłem, MZKP jest wchłonięte przez metropolię Dolnośląsko-Zachodniowską. Stąd jest konieczność podjęcia tej uchwały. Dzisiaj postanowiliśmy, żeby jednak wrócić to do porządku sesji, ponieważ no, zobaczymy, kiedy będzie następna sesja Rady Gminy, taka już zwyczajna, nienadzwyczajna, ale ten punkt byłoby zasadny dzisiaj tam do porządku wprowadzić. No i oczywiście jest jeszcze mała zmiana w porządku co do powiedzmy poszczególnych punktów, tylko jest takie przetasowanie, żeby nie trzymać tych pracowników merytorycznych, bo potem będziemy temat omawiać śmieci, to 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 sobie już tutaj po prostu mogli o godzinie 15 iść do domu. Także proszę o przegłosowanie tego porządku, który Państwo macie w tym nowym kształcie. Tak, dziękuję. Może teraz odczytam proponowany porządek obrad. To będzie otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał, przyjęcie porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chorobu, podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania modyfikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Tworów, prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Piąty punkt będzie podjęcie uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Szósty punkt podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. Siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF-ie na rok 2018-2028. Ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. Dziewiąty punkt, będzie podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów. Dziesiąty punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jedenasty, zamknięcie drugiej nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworów. Proponuję ten porządek obrad przegłosować. Kto jest z Państwa za podjęciem tego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu podjęcia uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworowie. Wysoka Rada, jest nowa kadencja Rady Gminy, stąd konieczność podjęcia uchwały, aby albo uzupełnić, albo zmienić, albo pozostawić skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworoku. Ten skład, który tutaj jest przedstawiony na wniosek pani dyrektor Sobol Plus, został utrzymany. Członkowie wyrazili zgodę, wszyscy członkowie wyrazili zgodę na dalszą pracę w ramach Rady Społecznej SWSOS. W przypadku, gdybyśmy tej Rady nie zmienili, pozostawili jak jest, to praktycznie nie trzeba dokonywać korekty w KRS-ie, no, co powoduje powiedzmy jakąś tam z tego tytułu korzyść, ale to wszystko dla Państwa, czy taki skład Rady Gminy jest tutaj jest akceptowany, bo musi to być wyrażone w formie uchwały Rady Gminy. Nie wiem, czy przedstawić ten skład, bo tutaj każdy czytać chyba potrafi, także nie ma problemu, jest skład przedstawiony, to jest bez zmian, praktycznie tak to było. I chyba myślę, że to albo pod głosowanie, albo dyskusję można tutaj ten temat przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z radnych jest za pozostaniem? Nie, ja mówię, że taka była, albo dyskusja, znaczy pierwsza dyskusja, a potem ewentualnie głosowanie. Ja myślę tak, że Rada się zmieniła i osoby, które są aktualnie w Radzie Społecznej, SPSOS, to są trzy osoby, które były poprzednio
radnymi. Ja myślę, że dobrym przełożeniem byłoby jednak, żeby w tej Radzie była jakaś przynajmniej jedna czy dwie osoby, które na bieżąco pracują tutaj, czy to w Radzie Gminy, czy w Urzędzie Gminy, dlatego też proponowałbym, żeby jednak tą Radę zmienić i żeby przynajmniej jedną czy dwie osoby wprowadzić z naszego grona do tej Rady. Ja uważam, że trzy osoby, które przestały być członkami Rady Gminy, powinny być zmienione na trzy osoby obecnej Rady. Ale to nie ma trzech osób, które były członkami Rady Gminy. Nie. Pani Zawiś-Lokowa, Rozbicka i Wider. Trzy osoby. Kto z radnych ma jakieś uwagi do pytania? Pan przewodniczący Rady Społecznej, pan Adam Bill. O Jezu, przyszedł, właśnie tu witam prezesa. Proszę o zabranie jakichś głosów w sprawie tej rady. Czy ja, jeśli mogę dwa zdania powiedzieć, to ja bardzo się cieszę z tego, że już 5 lat jestem w 2013 roku przewodniczącym Rady Społecznej. Tu taka informacja do Rady Gminy, że kończy się inwestycja rozbudowy ośrodka zdrowia. No tu akurat w imieniu pani dyrektor powiem, że dzisiaj są ostateczne odbiory, jeśli już były, tak? Tu pani Jola mówi, że już nadzór budowlany odebrał pozytywnie. Odebrał odbiór techniczny ośrodka zdrowia, więc z tego tytułu pani dyrektor dzisiaj nie ma. Jeśli chodzi o Radę, to powiem, że przez te 5 lat dotarliśmy się dosyć dobrze, jeśli chodzi o współpracę. Wiem, że nie chcę tu wymieniać nazwisk, ale jakiś czas temu niektórzy członkowie Rady tam z innych powodów chcieli zrezygnować z Rady. Natomiast taka ostatnia moja informacja, która mnie dosyć mocno zaskoczyła, to była taka, że wszyscy członkowie Rady, łącznie z panem byłym wicewójtem Klaudiuszem Widra, wyrazili chęć dalszej pracy w tej Radzie. Ciekawostką również jest to, że ta pani, która z województwa przyjeżdża i jest członkiem Rady, również wyraziła chęć dalszej pracy w tej Radzie, jakby się wyraziła telefonicznie. Jej się tutaj w Poloniu podoba i ma do czynienia z fachowcami, jak to się określiła. W związku z tym też tu mogę przekazać Radzie, bo oczywiście Rada Gminy tutaj decyduje o składzie osobowym czy Rady Społecznej, więc ja w te tematy nie będę wnikał. Natomiast ja osobiście uważam, że dużo dobrego w naszym ośrodku zdrowia się w ostatnim czasie dzieje. Oczywiście na plus, zresztą podejrzewam, że każdy z radnych może to ocenić i zobaczyć na własne oczy. Jeśli są jakieś pytania do mnie odnośnie funkcjonowania Rady, to służę odpowiedzi. Proszę do pana. Ja mam takie pytanie, bo tu nie doczytałam, na ile lat jest, jaki okres jest powoływana Rada? Na czas kadencji. Rada, na czas kadencja, kadencji Rady Gminy. Ja tylko może dwa słowa, pytanie do pani Jolanty Wyner, bo tu jest tak, chciałbym tylko zapytać, czy wolą pani dyrektor Zaborus jest, aby ta rada pozostała w takim kształcie, jak tutaj została przedstawiona, tak? To jest tutaj. To znaczy pani dyrektor napisała pismo tu na ręce pana wójta i prosiła w tym piśmie, że jest za opcją pozostawienia tej samej Rady Społecznej. Okej, w porządku. Ja tylko chciałem przypomnieć jedną rzecz, bo to jest tak, było powiedziane, że trzech radnych tutaj było. Praktycznie Klaudiusz Wider nie był radnym, bo był zastępcą wójta swego czasu. Pani Zawiślok Urszula w poprzedniej kadencji też nie była radną, pozostała tym członkiem Rady Społecznej z PZOS praktycznie przez całą kadencję, nie pełniąc funkcji radnego Rady Gminy Tworóg. Jedyna tam osoba to jest pani Rozbicka, która była radną w poprzedniej kadencji, a teraz przestała być radną, bo nie wystartowała w tych wyborach samorządowych. To jest tam jedna osoba, która, ale nie ma konieczności, że Rada musi pokrywać się, nie wiem, z funkcjami Rady Gminy Tworóg. Też to jest wola pani dyrektor. Ja prosiłbym o głosowanie tej uchwały i ewentualnie innych propozycji. Mam pytanie jeszcze. Czym stricte zajmuje się ta
No może tutaj pan przewodniczący Rady Społecznej przekaże. To może tutaj pani Jola przepisy, a ja później technicznie jeszcze powiem. W skrócie, bo może przepisami. Te same przepisy, co Rada Społeczna jest oparta na artykule 48 ustawy o działalności leczniczej i tam są wszystkie punkty dokładnie rozpisane, czym się Rada Społeczna zajmuje. Ona w zasadzie, powiem tak szczerze, nie obrażając pana. Funkcja opiniująca. Tak, to jest tylko funkcja opiniująca. Ona nie ma nic do rzeczy, że Rada Społeczna nam na przykład nakaże cokolwiek zrobić, że Rada Społeczna na nas próbuje wyegzekwować jakieś formy działalności. Rada Społeczna jest tylko takim organem opiniotwórczym. Oni oczywiście muszą być zapoznani, zresztą państwo również jesteście zapoznani przy każdym bilansie, przy każdym rozliczeniu. Te wszystkie budżetowe sprawy są dla was przekazywane. Jak również Rada Społeczna, czyli pan prezes, przewodniczący Rady Społecznej uświadamia również radnych, no bo to właśnie on ma największy kontakt z Radą Gminy. On udziela informacji na temat pracy Rady Społecznej. Także w sumie to nie jest duży zakres obowiązków. Ja może jeszcze dopowiem, więc zgodnie ze statutem Rada spotyka się dwa razy do roku. Na początku roku, gdzieś w marcu, opiniujemy to, co podziało się rok wcześniej, czyli budżet związany z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia, jak również opiniujemy plany, które pani dyrektor przedstawia, co podzieje się w ośrodku zdrowia na rok następny. Natomiast druga ta rada przeważnie jest w drugiej połowie danego roku i wtedy opiniujemy sprawy związane z wykonaniem budżetu ośrodka od stycznia do czerwca, czyli za te pierwsze półrocze. Powiem taką ciekawostkę. Rada nie może wkraczać władczo w kompetencje pani dyrektor, chociażby związanych z jakimiś sprawami, że no, jakiś pacjent tam jest z jakiegoś tam powodu niezadowolony. Więc takich kompetencji Rada nie ma. Natomiast taka ostatnia kompetencja, którą myśmy się dość mocno zajmowali, to jest związana z tą inwestycją rozbudowy ośrodka zdrowia. Pani dyrektor przedstawiała nam dokumentację i cały proces inwestycyjny związany z rozbudową tego ośrodka zdrowia i oczywiście opiniowaliśmy sprawy finansowe związane z budową. Tam oczywiście radni orientują się, że ośrodek zdrowia, pani dyrektor kilka razy starała się o środki zewnętrzne na budowę tego ośrodka. Jest ciekawa korespondencja, ja myślę, że ona jest też dostępna szczególnie do nowych radnych, jeśli by byli zainteresowani, że po prostu służba zdrowia na terenie powiatu jest bardzo dobrze rozwinięta, natomiast komunikacja jeszcze lepiej. Z tego powodu między innymi nie dostaliśmy środków na rozbudowę tego ośrodka. Natomiast ten ośrodek jest rozbudowany głównie dla mieszkańców i pacjentów ośrodka zdrowia gminy. Ja tyle. Dziękuję. Kto z radnych jeszcze ma? Nie, to przechodzimy do głosowania. Powołać Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chorobu. Przewodniczący Rady Gminy Adam Chmiel, przedstawiciel wojewody Ewa Pawełczyk, członkowie Szula Zawiślo, Zofia Rozwicka, Klaudiusz Widzel. Kto z państwa jest za tym składem, aby pozostał na następną kadencję? Kto jest za? Kto jest przeciw? Jeszcze raz. Za. Kto jest za powołaniem? Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie pozostania
tych samych członków w Radzie Społecznej. Kto jest przeciw? Cztery, kto się wstrzymał? Żeby jednak tę materię regulowali możliwie szybki i
krótkim terminie bez czasu. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikatów odpłat jednorazowych z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiących własność gminy Tworów, prawa własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikatów? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie postawienia stanu likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskich w Kamiennej Górze. Ten punkt może omówić wójt. Wysoka Rado, temat był dość obszernie omawiany bodajże na wspólnym posiedzeniu komisji. MZKP w zasadzie już jest na etapie likwidacji. Od 1 stycznia roku 2019 przejmuje wszystkie obowiązki, jak i prawa, obowiązki, jak i tam zobowiązania Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, tak się nazywa. Natomiast my tutaj staramy się o to, żeby nazwa tej metropolii przyjęto. Procedura jest wszczęta. Pierwsze praktycznie opinie są jak najbardziej pozytywne. Jak wszystko dobrze się potoczy od roku 2020, będziemy na początku roku, będziemy członkami metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Ale aby kolejny etap tutaj został mógł być zrealizowany, konieczność jest podjęcia takiej uchwały. To jest uchwała w sprawie postawienia stan likwidacji MZKP w Tarnowskich Górach. Nie ma się czym martwić, od 1 stycznia roku 2019 te wszystkie zadania i tak przejmuje Metropolia, także transport będzie organizowany. No nie ma innego wyjścia, musimy poddać się akurat temu sposobowi organizacji tego transportu. Także proszę o podjęcie tejże uchwały, którą nie będę przedstawiał, ale myślę, że chyba wszyscy tutaj zdążyli przeczytać. No, jeśli jest taka potrzeba, to ją czytam, ale praktycznie uchwała jest bardzo króciutka, tylko postawienia stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. Dziękuję. Dziękuję. Pytania ja mam pytanie, czy my mamy jakieś założenia odnośnie przyszłego kursowania naszych autobusów w Metropolii, czy są już jakieś uzgodnienia, czy... Nie ma na dzień dzisiejszy żadnych uzgodnień. Praktycznie przekazali nam taką informację, że w budżecie mamy znaleźć tyle środków finansowych, aby zabezpieczyć na to, co jest. I w chwili obecnej tam, z tego co wiem, nie mają wielkich tam planów co do zmian tych kursów. Natomiast musimy się poddać temu trendowi, ponieważ no, jeśli na przykład nie poddamy się w tym kierunku, no to okaże się, że będziemy musieli sami sobie transport zbiorowy organizować na terenie gminy, czy jeździć od Nowej Wsi do powiedzmy Połumi i na tym się skończy nasze tutaj, nasz transport zbiorowy, szumnie nazwany. Więc my tutaj musimy się niejako poddać całemu temu trendowi, no i być częścią tego wielkiego systemu, który był kiedyś systemem tylko MZKP i KZK GOP. Dzisiaj to jest system działający w całej metropolii, który ma być docelowo przyjęty. Ma przejąć wszystkie praktycznie te zobowiązania, nie tylko MZKP, również i KZK GOP, jak i również miasta Tychy, bo to jest jeden wielki twór, który powstał przede wszystkim, żeby organizować transport zbiorowy na terenie tych właśnie gmin i tego obszaru. Także nie mamy tutaj żadnych takich, powiedzmy, tematów. Wiadomo, będą to robić fachowcy. No zobaczymy, jak to się potoczy. My za bardzo, tak powiem szczerze, no nie mamy tutaj wyjścia specjalnie. Możemy się upierać, tupać nogami, ale co my zrobimy sami, to nie wiem. Tak mówię, możemy sobie zorganizować transport zbiorowy, jeżdżąc od Mikołajewski do Połomii, albo od, powiedzmy, Kotów do Nowobyszowic, na tym się skończy nasz transport zbiorowy. Także proszę o podjęcie tej uchwały. Jeszcze mam takie jedno pytanie. Pan Wójt mówił, że my wchodzimy do tej metropolii od 1 stycznia 2020, tak? Tak. Ale to będzie już działało od 1 stycznia 2019? Tak, tak, jest tak. Więc cały MZKP tworzy, może tak, że nie składa się, tylko tworzy 10 gmin. 5 gmin zostało z automatu przyjęte do metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Między innymi Tarnowskie Góry, które jest taką gminą wiodącą tutaj i o największym budżecie, o największym zasięgu. 5 gmin pozostało poza tą metropolią, ponieważ nam tutaj jakby nie zaproponowano w ogóle członkostwo w metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Te 5 gmin to jest gmina Tworów, gmina Krupski Młyn, gmina Wielowieś, gmina Miasteczko Śląskie i jeszcze Itoszek. To jest ostatnia gmina, która wstąpiła kilka lat temu do MZKP. Pozostałe gminy są członkami metropolii i te gminy będą w takim okresie przejściowym, oczekując na to, żeby dostać się do
tego tworu, o którym teraz mówiłem, o tym metropolii, na skróty to powiem. I praktycznie procedura jest taka, że nie da się tego zrobić, że od 1 stycznia roku 2019, mimo że są opinie pozytywne, musimy odczekać, bo to jest decyzja z tego, co ostatnio mam informację premiera i to musi się oprzeć o, powiedzmy, decyzję no, tutaj prezesa Rady Ministrów, także nie ma innej możliwości prawnej. Dzięki. Proszę bardzo. Dziękuję. To z radnym jeszcze. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo rozumiem, że od tego pierwszego przystanki wszystkie, które mamy, przechodzą na własność gminy. To jest kolejny problem, bo to jest tak, to praktycznie, jak tylko pamiętam, od 12 lat, a wcześniej jeszcze będąc radnym, to dość często wieszało się, jak to się mówi, te wszystkie jakieś tam uwagi na MZKP, że za drogo, że coś tam jeszcze, że autobusy nie takie, że nie wiadomo co jeszcze. Ale tak naprawdę to nie było ani tak za drogo, jak się tak patrzyło w stosunku do KZKP, nie było ani tak źle. Jeśli chodzi o przystanki, to było na tyle dobrze, że MZKP w ramach tego budżetu, tych naszych opłat, które zwróciliśmy do budżetu MZKP, były te przystanki jednak jakby nie było utrzymywane przez MZKP. W KZK GOP, bodajże w Tychach, ale tego to nie wiem, ale na pewno w KZK GOP też było zupełnie inaczej. W KZK GOP było tak, że przystanki autobusowe były utrzymywane od zawsze przez poszczególne gminy. No i to zależało od gminy, czy stać kogoś na przystanek autobusowy, który będzie, nie wiem, w super fajnym wydaniu, albo będzie taki byle jak. Uwagi na to, że my się chcemy, bo nie możemy nie chcieć dokleić do tego wielkiego tworu, no to zasady musimy przyjąć takie, jakie ma na dzień dzisiejszy KZK GOP, ten wielki brat. Czyli tam te przystanki są utrzymywane przez poszczególne gminy. I też będziemy musieli te przystanki przyjąć na majątek i niestety je potem utrzymywać. Takie rozeznanie cenowe robiliśmy, to jest od kilkunastu do 20 000 zł będą koszty utrzymania tych przystanków na rok. No niestety to jest dodatkowy jakiś pieniądz, który musimy tutaj jakoś to przyjąć. Nie da się inaczej, no chyba że postawimy tylko praktycznie znak, przystanek bez żadnych innych kosztów, to się może obyć, no zobaczymy. Wiadomo, takie przystanki, które teraz są, no trzeba je czasami umyć, czasami syn trzeba, zostaje wypita, to wszystko będzie niestety tak, jest to w KZK GOP na barkach gminy. Natomiast Dworzec Tarnogórski też wchodzi, przejdzie majątek. Dworzec będzie przekazany, majątek również będzie przekazany do, no do metropolii, no to nie do KZK GOP, tylko do tej metropolii. A propos przystanków, miał być wymieniony przystanek, bo już na dobrej drodze na Wesołej ze względu bezpieczeństwa, bo nie widać tam jak się wyjeżdża na lewo od strony Kotów, jak się jedzie. Jak to wygląda teraz, jeżeli my po prostu odejdziemy od MZKP? Nie wiem, zapytam teraz jeszcze na jakim etapie, czy ten przystanek będzie jeszcze w ramach tego, powiedzmy, zlecenia? To już wiem, że to było klepnięte, miało to być wymieniane. Miał być przystanek przeniesiony skądś tam, ale zdecydowali, że będzie tam nowy przystanek i... Zapytam, nie wiem, czy tego nie wstrzymali czasem z uwagi na to, że ten majątek przekazywać będą teraz gminom. Zapytam, nie mam pojęcia, nie wiem. To muszę zapytać tam służby techniczne, jak to jest z tym przystankiem konkretnie na Wesołej. Nie wiem. Proszę. Czy są jakieś pytania w tym temacie jeszcze? Poprosiłbym teraz jeszcze, bo czeka nas dość trudny temat. Kolejny. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie postawienia stanu likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej Tarnowskich Biura. Kto jest za postawienie stanu likwidacji? Proszę wstrzymać. No, wszyscy to. Jednogłośnie. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Pan skarbnik. Chciałam przedstawić projekt zmiany budżetu na rok 2018, z tym, że chciałam zaznaczyć, że projekt, że te zmiany są spowodowane zmianą harmonogramu wykonania robót termomodernizacyjnych na obiektach. I na przykład macie Państwo tu, że zmniejsza się dochody majątkowe na przykład na 754 i to są te dochody majątkowe, to są obcięcie wydatków na strażach.
bo wypadły nam, jak będzie tylko w tym roku do zapłacenia Szkoła Podstawowa Dobrzowice, Gołtworów i OSP Świnoujście. Więc musimy podjąć taką uchwałę, żeby zmniejszyć wydatki na innych obiektach, a zwiększyć właśnie na tych. I tu gdzie to jest wszystko, że zmniejszyć dochody na tutaj zmniejszyć na 801, czyli przedszkolą w Polsce, zmniejszyć na 926, to jest na LKS-ie, a znowu dalej zwiększamy wydatki, zwiększamy dochody majątkowe na tych, na 921, czyli na GOP-u, na 801, na 921, na 801, na, to akurat się to niweluje, ale na, no, tylko na tym jednym, bo tak gdzie indziej tam jako tako wystarczyło. Więc musieli się zmniejszyć tam, a zwiększyć na tym punktu, żebyśmy mogli zakładać, żeby te dochody wpłynęły na te rozdziały. I to samo jest po stronie wydatków, że zmniejsza się wydatki majątkowe właśnie na tych obiektach, a zwiększa się na boku, no tutaj 920,09 aż o 192 tysiące musieli sobie zwiększyć, a zmniejszyliśmy na straży, na oświecie, tutaj 30 tysięcy, tam jest straż, no akurat straż wystarczy. Ale to jest takie, jakby takie dopasowanie. To musieliśmy zmniejszyć i na jednym obiektach, a zwiększyć na tych, które będą zapłacone. To jest po stronie dochodu i po stronie wydatków. I ta uchwała musi być podjęta, bo inaczej, aż się musi być, no, podjęta, bo inaczej nie zapłacimy inwestorowi, nie? Musimy mieć taki porządek dokumenta. Następna zmiana jest też, że zmniejsza się dochody majątkowe na dziale 900. Jest to związane z inwestycją, tak zwaną inwestycją na zagospodarowanie centrum miejscowości Boruszowice, dlatego że Urząd Wojewódzki nam nie przyjął jako wydatek majątkowy. Musimy to przekwalifikować jako wydatek bieżący, dlatego musimy zmniejszyć dochody o 10 tysięcy, bo tyle nam daje Urząd Wojewódzki. Zmniejszamy wydatki o 15, bo w tym 5 tysięcy jest z funduszy sołeckiego jako majątkowe, ale zwiększamy jako bieżące 15 tysięcy. Także to nie ma żadnej zmiany, ale tylko, że majątkowe przekwalifikujemy na bieżące. To jest ta zmiana. I jak takie zrobimy zmiany, to potem mamy załączniki. Akurat załącznik numer 1 to jest zestawienie przychodów i rozchodów. Tu się tylko zmieniają dochody i wydatki budżetu na aktualne, jakie już teraz mamy, nic się nie zmienia, bo jak my mamy zarządzenia wójta, musimy to wszystko przyjmować i tak jak w tej chwili mamy plan dochodów 32 miliony, wydatków 33 i to się bilansuje i to musimy taki zapis zrobić. Tu mamy załącznik numer 2, to są właśnie inwestycje i tutaj, aha, tu jeszcze nam wypada opracowanie projektu przebudowy ulicy Polnej w Kotach. Jest oświadczenie wykonawcy, że nie zrobi tego w 18, zrobi to w 19, więc momentalnie ten wydatek majątkowy musi być przesunięty na 19, wyrzucony z 18 i on jest tam potem dalej, te przedsięwzięcia, które dalej tłumaczyła, jest na 19 rok. I wypada z tego właśnie ten centrum zagospodarowania jako majątkowy. A załącznik numer 3 to są środki funduszy sołeckich i to Boruszowice, co mówiłam, były planowane w dziale 995 jako 10 833 40 bieżące, 5 majątkowe, a że to żeśmy przekwalifikowali, więc teraz jest 15 833. To nie ma żadnej zmiany, tylko musiało to być przekwalifikowane. I to jest zmiana budżetu. A przy okazji tam nam się trafiły takie troszeczkę nadwyżki dochodów własnych na 30 tysięcy, tak żeśmy załatali trochę dziury, na przykład braki nam na dopłaty do oczyszczalni ścieków i tak żeśmy to trochę tak podzielili, żeby to było, to się musi. No. I tak jest zmiana. Ja mam pytanie, czy to przedszkole w Wojsku w jakiś sposób ucierpi? Że? Przedszkole w Wojsku, mówiła Pani, że tam... Tak, ale 19. 19. No. To wszystko będzie, tylko to będzie później, bo harmonogram się prac zmienił cały.
inwestycje nam dały taką wiadomość, także musieliśmy niejako finanse do tego się dostosować. Okej. Dziękuję. Znaczy ja zanim zacznę mówić o zmianach, to ja mam taką uwagę. My jesteśmy w Radzie od pewnego czasu, znaczy jesteśmy nowi po jakimś tam okresie czasu. I powiem szczerze, że ja się troszeczkę dziwię, koleżanka bardzo fajnie przedstawiła, że było wiadomo, te zmiany, super. Ale ja uważam, kiedyś tak było, że jeżeli były jakieś zmiany w budżecie, to pierwszy na komisję budżetową, komisja budżetowa z tym się zapoznawała i potem było przedstawione to Radzie i Rada po usłyszaniu opinii komisji budżetowej podejmowała decyzję, czy te zmiany zaaprobować, czy nie. Nie wiem, dlaczego to uległo zmianie. To jest jedna sprawa, druga sprawa, jeśli chodzi o te zmiany. To jest oczywista sprawa, że jeżeli gdzieś tam jest skończone i trzeba zapłacić, to rozumiem, ale są też tutaj takie zestawienia inwestycji i ja pochodzę z Brynka. I na przykład wyczytałem, że w Brynku jakiś chodnik robimy. Nie wiem, co to jest zadanie. Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej. Co mnie ucieszyło, bo chciałem na koniec powiedzieć, ale powiem teraz. Sporo mieszkańców mówiło na temat tego, że i bardzo się cieszyło z tego, że te nasze sesje i nasze wspólne dyskutowanie, zbieranie się, dążenie jakiegoś do celu jest przekazywane i mogą oglądać to. Ale muszę powiedzieć, że po tej ostatniej prezentacji to z Rady Gminy Tworów ani widu, ani słychu. Jest bardzo kiepska, bardzo kiepski przekaz. I właśnie wyczytałem tutaj, że jest tutaj na 2018 rok zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy Tworów. To mam nadzieję, że w tym się znajdzie też porządna kamerka i sprzęt, który no pokaże to, że naprawdę ludzie się interesują, chcą poznać stanowisko nasze, wójta, gości zaproszonych. Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, więc powinniśmy zrobić tak, żeby nas było wyraźnie słychać i witać, żeby zobaczyli w końcu mieszkańcy, jak my pracujemy. To jest takie moje zdanie. A co w tej wymianie? Ja jestem za. Dziękuję. Ja mam pytanie względem tego, co pan Krzysztof Wittgenie teraz mówił. Zakup urządzeń do obsługi Rady Gminy. I tym się ma zająć pan jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania, sekretarz gminy. Mamy tak pana tak. Ja może do tego tłumaczę, to jest tak, to jest te 25 tysięcy złotych, które. No dokładnie, to jest tak. Zmiany pewne tutaj nastąpiły, ponieważ od tego tej kadencji mamy być wszystkie te transmisje na żywo i tak dalej, głosowanie imienne i takie tam różne sprawy, które historie, które są wprowadzone praktycznie jako nową. Na to trzeba pieniędzy, na to jest te między innymi 25 tysięcy złotych. To, że transmisja była powiedzmy, no nie była w wersji HDF i tak dalej, no to teraz będzie dużo lepiej, na pewno dużo lepiej, bo to był taki pierwszy praktycznie sesja. Myślę, że już dzisiaj mieszkańcy nas widzą w lepszym wydaniu, lepiej słyszą, widzą. A jeszcze musi być to głosowanie imienne. No to trzeba pieniędzy i to też wszystko kosztuje. To jest akurat tutaj te między innymi 25 tysięcy złotych. Natomiast jeśli chodzi o to, że sekretarz gminy. No sekretarz gminy był do końca listopada tego roku i praktycznie te wszystkie prace się toczyły. No, czy będzie sekretarz, czy nie, w zasadzie powinien obligatoryjnie być. Z uwagi na to, że od samego początku, 12 lat, jak tutaj praktycznie jestem, tym staram się i dobrze, że mieszkańcy to akurat słyszą, się bardzo cieszę, że mają okazję dzisiaj posłuchać, staram się nie generować dodatkowych wydatków, bo to jest bardzo ważne. Nigdy nie miałem sekretarza ani zastępcy na pełnym etacie. Chcę zrobić tak, żeby te dwie funkcje były albo po połówce, albo jeden z nich, żeby nie generować dodatkowych wydatków. Więc tutaj, jeśli nie ma nawet sekretarza w chwili obecnej, ale był do końca listopada, to znaczy, że te wydatki tutaj były mu przypisane i my i tak to musimy przygotować, żeby ta transmisja była naprawdę w wersji full service i to jest najważniejsze. Natomiast, no nie wiem, czy będzie, zobaczymy, jak to jeszcze z panem zastępcą dopracujemy, to mamy tam taki plan i będziemy robić tak, żeby przede wszystkim nie generować dodatkowych wydatków na zatrudnienie nowych pracowników zarządzających. O to mi chodzi i zobaczymy. Natomiast tutaj nic nie stoi w przeszkodzie. Jest 25 tysięcy, to są te wydatki, które muszą być poniesione. Tutaj na razie był sekretarz, bo był do końca listopada. Może jak go nie będzie, to kogoś inny zobaczymy, coś tam pomyślimy, jak to zrobimy jeszcze w naszym schemacie organizacyjnym. Tyle w tym temacie. No, no ja tylko chciałam jeszcze nawiązać do właśnie do tej budowy chodnika w Szulicy. Co to jest? Zestaw jedynie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku, załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Tworów,
Pozycja druga, budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rębu. Żadnych strategicznych decyzji, tak jak na przykład w tym przypadku, bo tutaj nic nie ma takiego nadzwyczajnego i można oczywiście tego nie płacić i zwołać sesję zwyczajną i puścić to takim trybem, że najpierw na komisję budżetową tam sobie podyskutować, wydać opinię, potem na sesję zwyczajną, jak najbardziej można to zrobić, ale równie dobrze, jak nie są to decyzje strategiczne, wykorzystać tak dzisiaj, bo ta sesja nadzwyczajna była w temacie konkretnie odpadów komunalnych, wrzucić jako wrzutka, to bardzo często mówimy, żeby podjąć tę decyzję, żeby nie blokować pracy urzędu, bo bez podjęcia takiej uchwały praktycznie nie, księgowość nie może zapłacić no, pewnych tam zobowiązań. I to jest tylko tyle. No, wszystkie te strategiczne na pewno będą dyskutowane na komisjach budżetowych. Jeśli Państwo tutaj nie chcecie podjąć takiej uchwały dzisiaj, to możemy oczywiście zwołać sesję zwyczajną w tym trybie i podjąć tam oczywiście tę uchwałę budżetową na takiej zwyczajnej sesji. No ale tutaj ja myślę, że takiej potrzeby nie ma. Natomiast obiecuję i od razu gwarantuję, że wszystkie strategiczne tematy nie będą na sesji nadzwyczajnej podejmowane, tylko będą wcześniej przedyskutowane na komisji budżetowej. Nie wiem, czy ta odpowiedź moja tutaj jest na tyle fajna. To dziękuję bardzo. A ja chciałem jeszcze dopowiedzieć, bo jeżeli zmiany następują w danym tygodniu albo w danym miesiącu, tam dwa albo trzy razy, to ta komisja by się musiała spotykać non-stop, żeby opiniować to. Ja też te tematy sumuję. A ja się chciałam dowiedzieć, czy czasem ta definicja nie było to związane z funduszem sołeckim? Tak, z funduszem sołeckim. Dlatego jak jest na początku, dajecie swoje podział, tam musiało być coś w tej waszej uchwale napisane, że budowa ulica, dopłaty do budowy ulicy Chodnika w Polsce. Przepraszam, jest. I tak to było przyjęte, tak jak był wniosek funduszu sołeckiego. Dziękuję. Potem
wszystko było zmieniane, bo było dużo pism w Funduszu Sołeckim, to bodajże było październik, wrzesień, że wszystko poszło na inne, zadania i myśmy musieli to wszystko pozmieniać na uchwałę Rady Gminy. Dlatego to widocznie było w tym momencie wyzerowane. Tak by Pańska nigdy chyba tak nie przyjęła pod takim tytułem. Musiało coś być, tak mówię, ale musiało coś być w związku na uchwałę. Dziękuję. Radny Pan Jakczolek. Ja chcę taki wniosek, żeby w przyszłym roku wszystkie zmiany budżetu szły przez komisję budżetową jednak. Bo tego jest komisja budżetowa, że kombinowała te wszystkie zmiany. Dla niektórych jest ciemna mapia, to jest super tytuł. To nie jest rozpisane dokładnie na jakie zadania te zmiany Pani tłumaczyła, no ale to... A to jak to mówiłem, to komisja budżetowa w tygodniu będzie się musiała po 2-3 razy spotykać. To my są będę mieli. Można połączyć to w bloki, można wtedy każdy raz w miesiącu zwołać. Przychodzą w tygodniu po 2 zmiany. Ale Panie Przewodniczący, myśmy w poprzednich kadencjach tak pracowali. Muszą, no po to są komisje, żeby najpierw opiniować ze swojego działu, że tak powiem, komisja tam społeczna, czy budżetowa, czy inna, każda inna, która jest powołana, żeby najpierw przedyskutować, przedstawić później Radzie i później dopiero jest ewentualnie ogólna dyskusja, jeżeli jej nie ma, to jest głosowanie, no tak zawsze było. No. Przedzwyczajnie tymi sesjami wszystkie projekty są opiniowane przez komisję. Dobrze, to jest pewne, tylko ta nadzwyczajna sesja stawia właśnie takie nadzwyczajne, że tak powiem, warunki. I dlatego teraz mamy czas na to, żeby przedyskutować. Nie tak, ale w tej nadzwyczajnej sesji mamy takie punkty, Pani Przewodnicząca, że naprawdę wymagało opiniowania, bo jest kwestia podatków, nie podatków, to są naprawdę bardzo istotne sprawy no, dla wszystkich mieszkańców. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze nie widzę, to przechodzimy do głosowania. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w UPF-ie na rok 2018-2028. Proszę. Jak ja już wcześniej wspominałam przy tamtej uchwale, zmiany w UPF-ie i przedsięwzięcia łączą się właśnie z tą uchwałą. Ja może wykończę ten załącznik, przedsięwzięcia. I tu są te zmiany, że są wyrzucone te termomodernizacje, na przykład przedszkole z wojska, Wojskę Koty, Wojskę Tworuk na 19 rok. To jest właśnie to, co się wiąże z tą uchwałą. To będzie wszystko w 19 roku płacone. A jest tych posłów te trzy, tylko jest zmiana w tych trzech. Jestem, te Świniowice zostały. Szkoła podstawowa w Różowice i ten blok. I jeszcze jest taka jedna zmiana. Chodzi o tą ulicę Polną w Kotach. Doszła nam tu na dole ulica Polna w Kotach i jest ona planowana na 19 rok, te 25 tysięcy, co mówiłam, że jest zdjęte. Musi być w 19 roku. I to są te przedsięwzięcia. A WPF, WPF to jest nic innego, jak po prostu zmiany na bieżąco, dochodów bieżących, wydatków bieżących. Tam to jest takie ruchome i to musimy robić, żeby to wszystko aktualizować. Na przykład tu wydatki, dochody ogółem są 32,359 i one są w tym załączniku tutaj w tym. Tak jak ja mówiłam, stawienie przychodów. I tu są właśnie te dochody, 32,500. A wydatki 33 i tu też są 33. To są po prostu tylko zmiany
które wprowadzamy zarządzeniami wójta, potem jak dostajemy jakieś dotacje, musimy też zarządzenia robić, zarządzenia między rozdziałami i po prostu to jest taka no, kosmetyka. I to jest ten projekt, ta wieloletnia to jest na 18, na 28, na 10 lat. A największe zmiany są przedsięwzięcia. To są inwestycje wieloletnie. No, dziękuję. Kto z rady ma jakieś pytania? Proszę. Ja mam pytanie odnośnie tej przebudowy i wspólnej kwota, bo wcześniej to był projekt przebudowy. Teraz już nie ma projektu. Rozumiem, nie wiem, projekt już jest zakończony, to jest przebudowa. Za 25 tysięcy przebudowa. Nieczystości stałej, bo to też jest bardzo istotne tutaj. Na dzień
liczba osób, którą podałam do rolnictwa, było 6812. Dlaczego ja pytałam o te, ilości deklaracji? Bo chciałam przeliczyć, jaka kwota przypada na jedno domostwo z tego budżetu, który my przeznaczamy, gmina przeznacza na te odpady. Czy teraz kwotą, którą potrzebujemy... kwotą, którą my potrzebujemy na cały następny rok, to jest 1 437 240 zł. A jaką, bo teraz tego nie mam, ale jaka kwota była przeznaczona z rady na to, żeby się wina bilansował? Na ostatniej komisji to było, komisjach to było? Znaczy jaka była wartość zamówienia? Nie, przeznaczaliśmy kwotę, pewną kwotę na odpady z urzędu gminy. Tam było założenie 16,50 na mieszkańca, ale to było założenie, które wzięło się po prostu tylko z tej stawki, którą mieliśmy w ostatnich przetargach, która wynika z inflacji. Ale jak ceny poszły bardzo do góry i tego nie... Ale mnie nie chodzi o to. W budżecie gminy. Jaka była kwota, to trzeba zadać pytanie pani skarbnik. Jaka jest przeznaczona kwota w budżecie gminy na odpady? 16,50 było na... Ale nie na osobę, nie. Ogólna kwota. Żeby można sobie podzielić tą kwotę przez tą, wtedy nam wychodzi, ile jest na jednego mieszkania. To jest pytanie do pani skarbnik. Na 16,50 to była czystota elektryczna. Przyjęta do projektu, że... Może momencik, bo teraz tak... Słuchajcie, jest przeznaczona pewna kwota, drodzy radni, panie wójcie, jest przeznaczona pewna kwota w budżecie gminy na przyszły rok, prawda, na odpady. I teraz, jeżeli my wiemy, ile jest domostw... Pani radno, ale odpady się mam już same finansowe. Nie ma takiej kwoty. Tylko jest ścieków. Mogę? Nie ma. Przepraszam pan, bo ja wiem, o co koleżance chodzi. W budżecie gminy w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest taki paragraf, że ja rozumiem. Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi i na tą kwotę było w prowizorium budżetowym zaplanowane 1 273 618 i to dawało po przeliczeniu tego, co pani powiedziała, te 6812 deklarowanych mieszkańców dawało, że w prowizorium była zaplanowana kwota 1560 na odpady. Przy założeniu, że osób, które nie segregują, jest tam plikowy procent, więc dla ułatwienia to było tak policzone. Natomiast wprowadzenie stawki 17 powoduje, że ta kwota zrobi się, wzrośnie do kwoty 1 428 000 zł i zgadza się, że ona się będzie kumulować, to znaczy będzie się wychodzić na zero, bo to jest takie, że... Jeszcze tutaj jest, że całą kwotę, która jest w budżecie, tego nigdy nie można przewidzieć, bo w tej kwocie, którą ja przy ustaleniu wartości zamówienia szacuję, tam są także usługi dodatkowe, które ja zakładam, że w roku będzie, tak tutaj ostatnio, gdzie to naprawdę są takie założenia, że teraz mam na przykład szacunkową wartość pojemników 120-litrowych, że ich będzie w całym roku 1000. Będzie ich, myślę, więcej. Są też odpady na kontenery na wielkogabaryty, których jeszcze do tej pory nie było w ogóle, a mam ich założonych 20. Ta kwota, na tą kwotę się bardzo dużo rzeczy składa i ta kwota, ona, no, stawki, które teraz zaproponowało konsorcjum, na tym teraz możemy dopiero cokolwiek mówić i bazować. To po prostu była czysta prowizorka, którą po prostu trzeba było jakoś tak, nikt nie wiedział, jak te stawki będą się, w którą stronę pójdą. No, czytałem w Warfu, że był przetarg, odbył się 4 grudnia i że właśnie te oferty, którą pani przedstawia, to wynika właśnie z tego przetargu. Pytanie, ile startowało w sumie? Jedna firma, tak? Jedna firma. Czyli teoretycznie ta firma mogła
każdą cenę zaproponować i my powinniśmy się do niej dostosować. Proszę Państwa, może tutaj, bo mi się wydaje to trochę inaczej. System musi się samofinansować. Te założenie w budżecie, które Pani tutaj Daria mówiła, to jest tylko założenie. To jest tak samo, jak zakładamy przykładowo, że w Nowej Wsi Tworowskiej potrzebne nam 8 milionów złotych, żeby wykonać kanalizację w całej miejscowości. To jest cena nominalna, powiedzmy, umówmy sobie jeszcze. Ona jest w budżecie jest tylko zapisana. Źródła finansowania mogą być bardzo różne. W tym przypadku źródła finansowania są takie, że to są akurat wpłaty mieszkańców, bo to jest system samofinansujący się. Zakładamy 15,5. Po przetargu okazało się, że jest to 17,60, jakoś tak. Zaokrągliliśmy do 17,50, to tam jakoś blisko prawdy, że tak powiem. Wszystkie koszty jakiekolwiek tutaj są związane z utylizacją odpadów tych stałych. I tyle praktycznie. To samo, co zakładaliśmy w przypadku kanalizacji w miejscowości Nowa Wieś Tworowska, gdzie akurat miało być 8 milionów złotych, to jest cena do przetargu, a po przetargu wyszło 10 milionów złotych. No, można zrobić to na dwa sposoby, czyli tak, albo uzależniamy przetarg i w tym momencie co robimy? Czekamy, co będzie dalej. Tylko doświadczenie jest takie w kanalizacji w Nowej Wsi Tworowskiej, że po pierwszym przetargu z 9 odskoczyło nam na 10 i pytanie, co stanie się w przypadku tych śmieci, czy będzie 17,5, a może będzie 18 albo 19. Widzimy, jak to się dzieje w innych miejscowościach, bo tak, w Piekarach Śląskich, Pani Daria chyba ma dane tutaj, to jest 20 zł od mieszkańca. Może być jeszcze inne, powiedzmy, nie wiem, że w Dobrodziej to bardzo daleko stąd, jest 21. Nie mam pojęcia, bo my jesteśmy znowu, to jest nowa rzeczywistość, nowy temat, nowe rozdanie, można powiedzieć. Ile te śmieci będą mogły kosztować? U nas wyszło 17,5. Dużo, niedużo, oczywiście, moim zdaniem nie jest mało. W miejscowości Kalety jest tego, co wiem, bo przedłużyli tylko to na jakiś tam okres czasu, z 8,5 podskoczyło do chyba 14, z tego, co tutaj jeszcze to jest tylko przedłużenie na parę miesięcy, żeby zorganizować przetarg. Co dalej będzie? Nie wiem. To jest ta grupa zakupowa, o której tutaj mówiliśmy i do tego nie mam zielonego światła, aby wystąpić. No i teraz mamy tak. Jesteśmy po przetargu, mamy 17,5, tam są wkalkulowane wszystkie koszty jakiekolwiek. No uciekło to według tego naszego założonego, powiedzmy jeszcze tej kwoty 15,50. No te 2 złoty bardzo dużo. 16,50 to złotówka, no tutaj mniej. Ale uciekło i tak jeszcze w górę, no wolałbym, żeby poszło w dół. Natomiast to, że wystartowała tylko jedna firma, jak tutaj słusznie zauważył Pan Radny Gierlich, oczywiście, no ale jaki mamy wpływ jako organizatorzy tego przetargu, żeby startowała jedna firma? ZUK nie startował nasz. No to jest zakład usług komunalnych w konsorcjum z Remondisem wystartowali w tym przetargu, czyli wystartował, można powiedzieć, ale oprócz tego tworu, czyli konsorcjum zakład usług komunalnych Remondis, no nie wystartował nikt. Szkoda, bo ja byłem akurat przekonany, że startuje 5-10 firm, będą się bić i dostaniemy z nimi stawkę 10-50. Bardzo bym chciał, ale niestety tak się nie stało. No i pytanie, czy jeśli ogłosimy nowy przetarg, czy wystartuje zakład usług komunalnych i Remondis, a może w ogóle i nie wystartuje. Będziemy wozić śmieci, nie wiem, w bagażniku, bo ciężko mi to teraz twierdzić. Nie mam pojęcia. Na szczęście wystartowała jedna firma, bo przetarg nie trzeba było unieważnić. Mamy stawkę, no nie do końca powiedzmy, szczęśliwą, bo poszło w górę, nigdy to akurat nie jest dobrze, jak coś się, jak wydatki idą w górę, no ale niestety stało się tak, no i pytanie co dalej. Musimy dzisiaj podjąć, bądź nie, uchwałę odnośnie przyjęcia tych stawek, tego systemu, no i tyle, praktycznie cała sprawa jest tutaj zamknięta. To, że wystartowała jedna firma, no nie wiem, nie mam na to wpływu tego faktu i faktycznie mogła firma dać 25 zł za osobę, bo mogła dać. No, mielibyśmy jeszcze większy tutaj zgrzyt i problem do rozgryzienia, no bo się okazuje, że wtedy byłaby stawka jeszcze wyższa. No tak jest, no taka stawka została wystawiona do przetargu. Tylko jedna firma. A czym były umotywowane, no w sumie dosyć duże podwyżki, dosyć duże podwyżki w tym przetargu, bo to jest chyba duża podwyżka. No bo co, mieszkańcy mówią, że i tak mają te 14 zł, to i tak było dużo, no a teraz to jest dużo, bo motywacją na przykład, że wzrośnie od stycznia prąd, no wzrośnie, ale też nie wiemy, jak to de facto będzie. No i ten prąd jak wzrośnie, to wzrośnie dla wszystkich. Mówi się o jakiejś rekompensacie dla mieszkańców, no ale nie wiadomo w sumie, jak to będzie. Także to w dużym stopniu obciąży jednak.
Ja może powiem teraz tak, mamy tą szczęśliwą sytuację, że jest tutaj wśród nas przedstawiciel wykonawców i może powiedzieć tym, czym to było spowodowane i proszę tutaj ja udzielam głosu panu prezesowi. Pani doktor, no pani poruszyła bardzo ważną kwestię prądu. Ja deklarowałem na ostatniej sesji, że może na wiosnę, jak Rada wyraził taką chęć, to umówimy spotkanie na Śląskie Centrum Recyklingu w Gliwicach. Natomiast nie chcę tutaj, bo mamy takie dokumenty, z czego się bierze ta cena i dlaczego to pójdzie w górę, to na pewno za rok jeszcze bardziej pójdzie. Natomiast to, co pani podniosła odnośnie prądu. Jak się posegreguje te wszystkie odpady, to zresztą państwo zobaczą, to potem te odpady, ta reszka, która zostaje, idzie do takiej komory. W tej komorze jest obróbka tak zwana termiczna, czyli tak, żeby tak jakby się ten odpad miał termicznie zmienić, czyli stracić właściwości palne, o, może tak. I później to trafia do tej dziury tak zwanej na wysypie. Natomiast w tej komorze, gdzie się przekształca ten odpad, to traktuje się tą komorę termicznie, czyli grzeje się najdelikatniej mówiąc prądem. A prąd ma do firm iść nawet o 60% w górę, więc ma to istotny wpływ na odpady. Akurat w przyszłym roku będzie taka sytuacja, że najprawdopodobniej jak te przepisy zmienią, gmina będzie ogłaszała gdzieś w połowie roku przetarg na zagospodarowanie odpadów. I będą między sobą konkurować, podejrzewam, że więcej firm, myślę, wystartuje na zagospodarowanie odpadów. Natomiast systemy przeróbki odpadów są różne. Teraz te firmy duże, które mają te tak zwane lipoki, to właśnie ta technologia decyduje o cenie. Jeśli ktoś zrobi technologię dobrą dla środowiska i stosunkowo mało energochłonną, to może przyjąć ten odpad taniej niż kto inny, kto grzeje ten odpad proces, tak najdelikatniej mówiąc. Więc ten prąd w odpadach ma duże znaczenie. Drugie znaczenie, które w odpadach ma bardzo wielkie, to jest paliwo. W tej chwili państwo widzą, że na rynkach światowych paliwo, ceny idą w dół, natomiast tu jest przetarg na rok i może się okazać, że po nowym roku znowu pójdą w górę i bierze się tam jakąś średnią. Więc zresztą, jeśli państwo spojrzą teraz w ogóle na to, co się dzieje na rynku i czytacie internet, czy media słuchacie, to wiecie o tym, że wszystko idzie w górę. Wszystko idzie w górę i te nośniki kosztują. Poza tym opłaty marszałkowskie, bo za deponowanie tych odpadów w tej tak zwanej, w cudzysłowie, dziurze też się ponosi opłaty i one są co roku wyższe, bo ustawodawca przyjął takie założenie, że z roku na rok tych odpadów deponowanych do tej dziury powinno być jak najmniej. Więc robi to w bardzo prosty sposób, podnosi ceny deponowania, czyli chodzi o to, żeby zmusić gminy, mieszkańców i firmy do segregacji odpadów. Natomiast też nie jest do końca tak, jak się to mówi, że jak ja w domu posegreguję odpady, to one już sobie jadą na ten RIPOK i tam już nikt tego nie segreguje. Tam, proszę państwa, to wszystko jeszcze trafia na taśmy i te plastiki czy szkło. Może pan kierownik uda mu się załatwić też wejście do Krynicki. To jest taki zakład przetwórstwa szkła niedaleko w Lublińcu, gdzie to jest praktycznie duży zakład przetwórcy, gdzie przerabia tą spłuczkę szklaną. Natomiast do przeróbki tego wszystkiego potrzebna jest energia, bo te wszystkie taśmociągi to jest wszystko na prąd. Tam są takie te czujniki, które później tam segregują te poszczególne odpady. Natomiast te instalacje są energochłonne. I z tego tytułu między innymi te ceny się takie biorą, jakie są. Dziękuję. Dziękuję. Kto ma jeszcze? To pani Daria wspomniała na początku, że około 20 tysięcy idzie na jakieś formularze, blankiety i tak dalej. Z
skoro żyjemy, że tak powiem, w czasach już cywilizacji, nie możemy dostawać jakichś e-faktur albo mieć jakiegoś dostępu elektronicznego, żeby każdy sobie generował swoje koszty i robił przelew? To już jest pytanie bardziej do informatyków, czy to tutaj zadziałano, ale powiem tak szczerze, że i tak połowę trzeba będzie wysłać, bo jest bardzo dużo starszych osób, które takich rzeczy nie mają. To zawsze jest połowa, a myślę, że jak każdy z nas pozna potem komfort i wygodę takiego przekazu, no bo no tutaj wiadomo, żyjemy w dobie internetu, jakichś wiadomo przekaźników elektronicznych, więc to myślę, że nakorzyć na wygodę, no automatycznie może ograniczyć kość, że tak powiem, te środki pieniężne, zwłaszcza, że za ten prąd i tak płacimy i tak. Znaczy tutaj jest pytanie do informatyków, na pewno informatycy się tam w firmie Rekord orientują, czy jest możliwość wysyłania, jakie to są koszty też, bo na pewno są koszty też. Koszty są duże. No to tutaj informatycy mogą sobie. Ale to są chyba koszty też jednorazowe, bo wiadomo, uruchomić taką platformę i człowiek będzie miał... Nie, bo co roku trzeba za nią płacić, albo nawet co miesiąc chyba za... Nie, później jest koszt obsługi technicznej i są koszty w dziesiątkach tysięcy złotych. Ja mam taką uwagę, jeszcze, bo tak chciałam powiedzieć, że akurat w miejscowości Kotra sobie wyobrażając jedną ulicę, która jest woda, to powiedzmy jest tam 20 domów, mieszkają tam takie osoby, powiedzmy na Ogrodowej, że może, nie wiem, na te 20 domów dwóch mogłoby tą fakturę obsłużyć, ponieważ są to osoby starsze, nie siedzą w internecie i nie mają kogoś, kto na bieżąco odpowie komu. Także po prostu moim zdaniem bardziej bym poszła w tym kierunku, że może tego nie wysyłać pocztą, tylko kogoś zatrudnić do roznoszenia, ale internetowo jeszcze po prostu zawsze jest myślę, że... Myślę, robimy tak, już po tych kosztach zatrudniamy, no ale no to, tutaj przepraszam, to jest około 20 zł za jednorazowo, a jeszcze w roku ile tych blankietów, które już wysyłamy nie listem poleconym, bo jeżeli ktoś zmienia deklarację, to staramy się drukować ją na bieżąco i do ręki i nawet, no ale niektórzy przysyłają się na deklarację, bo składają bezpośrednio w sekretariacie, to już są zwykłe listy. Bez, no nie za potwierdzenie, więc staramy się minimalizować. A w razie czego jakąś drogą telefoniczną zadzwonić, żeby podejść i bezpośrednio sobie odebrać, żeby uniknąć też tych opłat pocztowych? No to jest takie bardzo, bardzo mało osób chce przychodzić do urzędu. No ale tak, no unikamy tego koszty jakoś, bo przeważnie prosimy, żeby zabierało sobie tutaj nasze. Tak, względem tych deklaracji, o których tutaj jest mówiono, żeby internetem wysyłać, jak chodziłam z deklaracjami podatkowymi, właśnie było, dostaliśmy taką karteczkę, kto chce, chętny, żeby dostawać to elektronicznie, potwierdzenie, żeby płacić za odpady, więc do gminy Tworów dostarczyłam 5 takich deklaracji, żeby dostarczać to internetowo. Dobrze, ale ja myślę, że gdyby przekazać ludziom, że jak będziesz pobierał, czy tam dostawał internetem, a masz 2 zł mniej, znaczy to nie jest bardzo zanim. Ja tutaj rzucam po prostu. 20 tysięcy po dzień, bo akurat takie koszty mamy założone w budżecie, 20 tysięcy podzielić przez 6812 osób przez 12 miesięcy, to akurat to są grosze bez prawa. Proszę prezes Leszczyk. Znaczy ja się tylko chcę pochwalić to, co tu pani radna mówi, że my mamy te e-faktury, 25% społeczeństwa gminy ma te e-faktury, jeśli chodzi o wodę ścieki. Zachęcam wszystkich, bardzo proszę, że kto może, kto chce, nawet dajemy gadżety, kubki, długopisy za to, żeby założyć sobie te konto internetowe tego tak zwanego IPOK-a. Mamy to i proszę to rozpropagować wśród społeczeństwa gminy Tworów, ten kto korzysta z usług Polska, między innymi z tego powodu, żeby ponosi opłaty za to? Proszę. A to jaki pan ponosi opłaty w tym momencie za te No ponosimy, ale my to ponosimy jako cały system, bo tam dużo więcej rzeczy może. My w tej chwili będziemy starać się o środki zewnętrzne na tak zwany inteligentny system, system sterowania siecią wodociągową, więc to już jest taki 22 wiek. No koszty, tak jak tu panowie mówili, są, natomiast w perspektywie długofalowej to przynosi zysk dla firmy. Natomiast też to, co tutaj panie powiedziałeś, dosyć istotne, jak ja będę miał 50% w postaci tych faktur elektronicznych, będę się cieszył, niestety, ale starsi ludzie po prostu chcą mieć tą fakturę do ręki. Ja nawet brata nie mogę przekonać jednego do tego, żeby
żeby to założył, bo mówi, że ona chce mieć kartkę i ona sobie tam aktywizuje gdzieś, a nie w sposób elektroniczny. Proszę Państwa, tylko tak chciałbym tylko przypomnieć, że takim tematem wiodącym się to akurat jest tam stawki jeszcze i tak zaczynamy mówić tutaj o wszystkim. Tylko Panie Prezesie, jeszcze pytanie, bo padło konkretne pytanie tutaj Pana Radnego Jelita, co wpływa na to, że te stawki, nie powiem, że tak, ale stawki generalnie za wywóz odpadów stałych idą w górę, bo to jest nie tylko akurat, nie wiem, zjawisko wyjątkowe w naszej gminie, ale praktycznie wszystkich innych. Ja zaraz przyniosę, skseruję i przyniosę radę. A ja mogę to dopowiedzieć? Bo ja mam taką wątpliwość, słuchajcie. Zaczęliśmy nasze posiedzenie od przyjęcia prowizorium projektu budżetu i w projekcie budżetu jest wyrzucona konkretna kwota, jeśli chodzi o te nieczystości. Podejrzewam, że ta kwota to nie jest kwota przypadkowa, tylko była kwota, którą ktoś z rozmysłem wstawił, założył, że taka będzie podwyżka i tam wychodzi około 15-60 na osobę. W tym projekcie budżetowym. 16-15. Nie wyszło 15-60, ale ja bazowałem na tych danych, które tam miałem, też, jeśli chodzi o mieszkańców. I teraz tak, w projekcie budżetu jest kwota już 16-70. A teraz dowiadujemy się, że kwota będzie 17,60, więc nie brakuje czegoś takiego. Pan Wojciech też to między wieszaniem mówił, że wszystkie koszty związane z tymi śmieciami przerzucamy na mieszkańców. Jednak jest druga strona, która decyduje o tym, że te koszty są takie, a nie inne. Jeżeli my mamy płacić, to ta druga strona niech też troszkę odpuści. Czemu? Ja rozumiem, że są podwyżki i tak dalej. Nawiasem mówią, nie wiem jakiej wielkości, ale mają być. Jeżeli ktoś Państwu powie, ile dokładnie będzie kosztował prąd albo gaz, to słucham. Bo ja nie wiem. I my mamy teraz podjąć decyzję, że śmieci mają zapłacić ludzie, ta podstawowa kwota to jest 17,50. My żeśmy dostali na rok za stawkę, którą zaproponował konsorcjum GIR, to jest brutto 16,31. Oni z tej stawki nie zejdą. To jest przetarg. Oni taką stawkę zaproponowali, my prawdopodobnie, jak dostarczą wszystkie dokumenty, a jak dostarczam, wybierzemy jaką najkorzystniejszą ofertę, bo drugiej nie mamy. A jeżeli byłby drugi przetarg? No właśnie, proszę Państwa, teraz mamy na czymś. Drugiego przetargu nie jesteśmy w stanie tego przetargu organizować, bo to jest przetarg unijny. On trwa przynajmniej nie musi być. Ale Pani Daria, momencik, teraz jest tak. Jaką mamy gwarancję, że jeśli ten przetarg unieważnimy, że będzie 16,5, a może 17,5, a może będzie 25? Jeśli będzie 25, to co będzie? Wójt to tak poprowadził, mogłoby te 17,5. Nie ma, to jest jedna wielka nie wiadomo. Natomiast pytanie jest takie, może do, nie wiem do kogo, do nas wszystkich jeszcze. Co się dzieje, że te śmieci w wszystkich gminach kosztują coraz więcej? Może tak jest. Co się dzieje, że w tym przetargu konkretnie, jednym, naszym, wystąpiła tylko jeden podmiot? Konsorcjum Remonty ZIZ-ów. Czemu nie było tych firm z 10, 5, 2 co najmniej? Albo to jest po prostu niestety tak drogo ta usługa, albo po prostu jest zmowa cenowa, ciężko stwierdzić. Jest tylko jeden podmiot praktycznie. Nie ma gwarancji, a co się stanie, jeśli ogłosimy ten przetarg, unieważnimy, ogłosimy kolejny i na tym przetargu nie zawiesi nikt kompletnie. Jeszcze dzisiaj z panem wójtem rozmawialiśmy i śledziliśmy Korzęcin, bo Korzęcin wyłączył się z grupy zakupowej, nie zdążyli ogłosić przetargu, więc ogłosili krótki przetarg na 6 miesięcy, tak żeby nie przekroczyć progu unijnego, nie mieć elektronizację. I też wystartowała tylko jedna firma. Mieli założone 600 tysięcy, ofertę dostali na 990 tysięcy. Ja bym chciał tak pokrótce, przepraszam, że wychodzę przed Panem Wójtem, ale ja powiem, że są powodowane te podwyżki i tych cen. Przede wszystkim grunt. Kiedyś wszystkie śmieci do jednego wora wywozili do domu i segregowali. Dzisiaj jest wymóg segregowania, więc wszystkie urządzenia, które segregują, idą na front. Musi być tam jakiś pracownik czy dwóch do obsługi tego wszystkiego i to wymiera koszty. My i tak mamy tanie koszty te śmieci. Bo jak się popatrzy, od ilu lat segregują na całym świecie, znaczy w tych cywilizowanych krajach segregują, to i tak mamy tanie śmieci. A to będzie rosło, tak jak Pan Prezes bo z tyłu, że bliżej słyszał, że 10% mają dostać firmy podwyżek na prąd.
to my tu dostaniemy towarzyszy, my to zapłacimy. My zapłacimy również za śmieci. O, ta kwota, wiecie, Państwo radni widzieć. Nie kupimy się tego złotówka, bo to nie ma sensu, w przyszłym roku nie się o 3 złoty kłócić, czy nawet o 5. Tak to przyjdzie. Ale to nie jest o złotówka, to jest o 25% w całości. Od poprzedniego 14 złotych na 17, to jest 25, to jest bardzo duży. Taki wpływ energia nie może mieć. Ale może mam mieć na żadne. Oni już prognozują podwyżka energii, dlatego to jest włączone. Nie jest, ale to ile tam mówię. Stawkę, no nie, bo jest po przetargu pewnie, ale zostawić tą stawkę, która była na przykład na pierwszy kwartał i zorientować się, jakie będą podwyżki prądu i innych rzeczy i wtedy no, podjąć już taką decyzję na dłużej. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale pytam. To nie do końca pytanie, prawda? To myślę, że to w tym momencie, jeżeli Państwo chcieliby zostawić tą stawkę, to teraz te 3,50 tą podwyżkę musicie Państwo zarezerwować w budżecie, bo my musimy zapłacić wykonawcy za taką stawkę, jaką teraz zaproponował. My nie, tak, jaką przetarg, a w przetargu już jest stawka od 2,50.
Faktycznie tak monitorując te przetargi okoliczne, faktycznie nasza stawka się kształtuje w tej naprawdę niskiej strefie. A może Pani Przewodnicząca podać przykłady? Z Wrocławice 18. No. Przeszło 18, wiesz, już dostali netto. Piekary 20, to chodzi 18 złotych. Piekary mają przeszło 20 złotych. 21 było. Miasteczko, Bielowie. Ale oni jeszcze rok ciągną na starym, znaczy na przetargu ogłoszonym wcześniej. A czy wiadomo, jaki tam jest procent podnoszenia tych stawek w stosunku do tego, co tu było? Tu jest 25%. 60% było teraz, jest w grupie zakupowej w Kalety, Koszęcin, wyszło 65%. Ale oni mieli 8,50 i w tej chwili mają 14 na kilka miesięcy i dopiero będą podejmować te decyzje. 14 złotych płacą przy polskim wachlarzu usług, przy bardzo polskim wachlarzu usług, tak, przy średniej jakości, a my mamy szeroki wachlarz usług dla mieszkańca, ale też trzeba za to zapłacić. I stąd jest ta 16,30 dla konsorcjum, plus te złotych 20 dla gminy jako obsługa systemu. Ta grupa socjalna naprawdę zmaga się z bardzo dużym problemem. Bardzo dużo tego dopłacają i bardzo dużo i naprawdę niewiele proponują mieszkańcom, jeżeli chodzi o usługi wywozu odpadów. Myśmy tu mieli naprawdę duże, zresztą to już było w obecnej kadencji. Ta komisja wspólna była tak w pierwszej naszej sesji. Także to wszystko wtedy było omawiane. Proszę. Ja może bym nie stawię, ale teraz pojadą. Czyli ja to o Pani Radnej chodzi. Pani Radnej chodzi o tą następną uchwałę usługi dodatkowo, gdzie na przykład dworek na wioję z wyceny. Tak. Ale niektórzy na przykład poproszą o 10 złotych. Rozumiem, że to jest dodatkowy oprócz tego, co ustali 6. Ile mamy wortów biona na mieszkańca? 3 na miesiąc. Na posesję. Na posesję, tak. 3. No, wiadomo, oprócz tego przodu można przywieźć pewną ilość. Ale te worki biodę są teraz od maja do października. I one się jakby wymieniają z tym różnym, rozumiesz, tak? No, no tak, później od października do maja jest różne. Proszę Państwa, tutaj ja bym się raczej nie skupiał na tym, że to jest tak, podwyżka o ileś tam procent, bo jak widać w innych gminach jest o 60%. Była sytuacja kiedyś, kilka może dobrych lat temu, że była obniżka łodziwą. Nie wiem, czy pamiętacie, radni, którzy są w kolejną kadencję, że był taki rok, że było, już nie pamiętam, że była obniżka, ileś tam o 50 groszy podać, że było złotówkę, już nie pamiętam tego. Ponieważ po przetargu stawka była niższa. I tutaj za bardzo nie mamy specjalnie wyjścia, no bo tak, po przetargu jesteśmy, stawka została określona i pytanie, możemy pomarudzić i tam powiedzmy rozliczać tutaj wykonawcy, czemu tak drogo, ani tak tanio. No tutaj zasady w zasadzie co do tematu gospodarowania odpadami stałymi jest, co ustalone ustawowo. Tutaj prosiłbym o przeczytanie ustawy, nawet najlepiej rozporządzeń, bo potem takie pytania padają, jakbyśmy tutaj mieli, nie wiem, jakbyśmy byli tutaj, nie wiem, do końca winni, że ta ustawa jest nie do końca, powiedzmy tak, dopracowana. My musimy działać w oparciu o obowiązujące przepisy. I nic więcej zrobić nie możemy. To jest tyle. Możemy nie przyjąć tej stawki. Nie mamy gwarancji, że następny przetarg będzie, powiedzmy, nie wiem, stawkami niższymi. A jak będzie wyższymi, to co będzie? Niższe nie będzie, bo tak jak patrzy się po publicznych gminach, wszystkie te nowe rozdania, tak to określę, są akurat te stawki coraz wyższe. W Piekarach 20, z tego co tutaj Pani Daria mówi, Dobrozin 21,
no pytamy, jak tam na przykład, nie wiem, Lubski Wójt Gliwice w trakcie jeszcze nie ogłosi nowego przetargu, bo mają jeszcze chyba pół roku, czy tam rok jeszcze do końca i wtedy też będą akurat w takiej sytuacji, że muszą ogłosić nowy przetarg i się okaże, że powiedzą to samo. No nie za bardzo przyjmiemy stawkę, bo w Tworogu jest 17 piątka, a u nas wyszło 19. A potem my zrobimy nowy przetarg, będzie może jeszcze 20 i co, też nie przyjmiemy, bo w Lubskim Wójcie jest 18. Zawsze będzie ten problem. Pytanie jest takie, dlaczego te śmieci są tak drogie? Jak tutaj pan prezes dał nam akurat materiały, to warto byłoby poczytać. Może, nie wiem, tutaj napisać petycję jeszcze do parlamentu, do naszych tutaj parlamentarzystów. Jest rok, w sumie teraz taki dosyć przyszły rok, będzie rokiem takim bardzo ważnym dla parlamentarzystów. Może pomyśleć systemowo, jak zrobić, żeby te śmieci w całej Polsce były w miarę, powiedzmy, o przyzwoitych cenach, bo to jest istotne. Sytuacja jest taka, że wykonawca składa ofertę, gdyby tych ofert było 5, chciałbym tak, ale jest tylko jedna, no pytanie, czemu tylko akurat jest jedna? Czy albo to tak tyle kosztuje faktycznie, albo jest jakiś inny powód tego. Mamy jedną ofertę i prosiłbym, żeby ten temat tutaj no, przedyskutować. Jest to boli to wszystkich, mnie to też boli, ja też uwierzcie, nie mam zniżki, ja też muszę płacić za śmieci. Ja mam jeszcze odnośnie uchwały takie pytanie. W paragrafie drugim ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35 zł miesięcznie od mieszkańca. Czy to chodzi o te niesegregowane? Niesegregowane. Wpiszcie to słowo, że niesegregowane, dobrze? Bo to... Następny punkt ustala się niższą stawkę, jeżeli odpady zbierane i zbierane są w sposób celny. No ja rozumiem, ale żeby tutaj to słowo, że za niesegregowane, bo to później wymieszamy na tablicach, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że to chodzi o to, że mają segregować, bo będą mieli niższe stawki. Następnego roku będą musieli segregować, bo weszło projekt nowelizacji ustawy i nie będzie rozdziału na stawki, bo będzie jedna stawka. A ci, co nie będą chcieli segregować, to szaną z góry, prawdopodobnie czysta procentami. Proszę. Ja mam takie pytanie natury ogólnej, bo tutaj w tych uchwałach odnośnie określenia rodzaju usług dodatkowych i tak dalej są też rozumiane nowe ceny. Czy one też wzrosły mniej więcej tak, procentowo tak. Tyle, ile pozostałe? Tak. W stosunku do zeszłego roku? Tak. No tutaj, proszę Państwa, jest tak, że nasz wachlarz usług jakby się został zwiększony, bo tak, wielkogabaryty doszły, czego nie było wcześniej, to jest też istotna rzecz. I doszły tutaj jeszcze te bioodpady, czego też nie było wcześniej. Także tutaj tak jednak... To było też na wyraźne wnioski mieszkańców. I to było na wnioski mieszkańców, ponieważ na zebraniach wiejskich, które tam się odbywają w miesiącu wrześniu, to były takie od mieszkańców informacje, że brakuje jednak mimo wszystko wielkogabarytów, bo z tym jest problem i drugi temat to jest na bio. I wtedy okazało się, że mówiłem, informowałem mieszkańców, że to na pewno będzie miało wpływ na stawkę na mieszkańca. To ludzie mówili, że w zasadzie to przyjęli to, jak to tam akurat informowałem, że na pewno jeśli jest więcej, no to musi być też jakaś tam powiedzmy, może być tutaj to wynik jakiś finansowy. Jak się okazało, no podskoczyły nam te opłaty, no tutaj chyba też miało to jakiś wpływ. Jeżeli można jeszcze, to my jako jedna z ludzi gmin odbieramy popiół, który naprawdę też jak to są dodatkowe koszty związane z paliwem, dodatkowe dzień, gdzie pracują pracownicy, gdzie te auto jedzie i odbiera. No i o zakup opłat, które no, tu można zamiast właśnie... za popiół, to można załatwiać. Pochylić głowę nad linii popiołowej, bo jest wypowiedziany systematycznie, bardzo dobrze, jeszcze worki do tego są dawane i no, uważam, że jest bardzo dobrze. Ale z tego co się orientowałem, to ta dodatkowy wywóz popiołu obniża koszt za śmieci w ten sposób, że nie jest to mieszane z wszystkimi odpadami i na takim aucie nie jedzie tylko odpad, tak zwany papier, takie minerały, co się rozkładają. I jest już ten samochód lżejszy, a odpady piecowe, tak zwane pyły dynicowe i żużel można w jakiś sposób jeszcze zagospodarować. Czyli to nie ale musi iść na wysypisko śmieci. Ale to też się zadać, nie, to też idzie do... Ale na... wtedy więcej wywodzi się śmieci w tym kładzie domowych jak z tego żużla. I to z tego co słyszałem, to piekary też wprowadziły dodatkowy wywóz kasier, że mają zrobione kasier i obniża im się koszt za wywózkę śmieci
komunalnych, to im przecież fachowo jest to bardzo blisko. W ten sposób. Ale jest też tego, no wiadomo, że jest segregowana ta masa tych odpadów, później ludzie tych zmieszanych też dają więcej, bo mają tak ten jeden kosz pusty, a ten popiół naprawdę też nie jest tani. Też był przez pewien okres bardzo z nim problem. Teraz kodów nie było na popiół. Też my żeśmy w sprawozdaniach mieli problem, ale już jest. Już są kody, więc już ministerstwo jakoś zadziałało, ale no, też za to pracuję. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie teraz jakby końcowe. Co będzie, jeżeli my dzisiaj tej uchwały nie podejmiemy, jeżeli radni nie podejmą? Czyli rozumiem, że będzie kolejny przetarg, gdzie nie wiemy, jaka stawka będzie i nie wiem, jeżeli ten przetarg trwa ile tam 60 dni, co będzie od stycznia. Jakie my po prostu mamy wyjście, bo możemy to przyjąć, albo możemy nie przyjąć? Znaczy tak, stawka pozostanie ta sama. W tym momencie my zwrócimy się do Państwa, żeby te pieniądze w budżecie znaleźć po prostu to na tą różnicę z budżetu. I jeżeli Państwa będzie, że mogą ogłosić nowy przetarg, my ten nowy przetarg ogłosimy. Tylko że tak, ten nowy przetarg oprócz tego, że wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nie działa platforma publiczna, do której teraz jest elektronizacja zamówień publicznych. Musimy wykupić komercyjną platformę, żeby ten przetarg ogłosić. I to wszystko wiąże przynajmniej 40 dni, a zanim ta platforma zadziała na dokument, to troszeczkę potrwa, więc te koszty na pewno jeszcze pójdą do góry, bo te koszty za ten przetarg, no niestety też trzeba będzie dopuścić. Za wykupienie platformy. Myśmy to półtora miesiąca temu strasznie się mówili, co wybieramy. Jakość i ilość, czy taniość i byle jakość i małość. Trudno nam było podjąć tę decyzję, no wtedy wiedzieliśmy, że jeżeli zostaniemy przy opcji teraźniejszej, będzie drożej niż te 14 na ten czas, kiedy żeśmy rozważali. Wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy o ile, dlatego strasznie trudno nam było podjąć tę decyzję. Zaryzykowaliśmy i uważam, naprawdę, mocno śledząc rynek odpadowy, uważam, że te 16,30 plus złotych 20 nie jest to wysoką opłatą, strasznie wysoką, mówię, my naprawdę, a znam też jakby historię rozmów takich troszeczkę kuluarowych, które się odbywały, nie były to łatwe rozmowy, trudne negocjacje, długie negocjacje i między innymi stąd jest ta niska cena. Niska, no stosunkowo niska w porównaniu z sąsiadami. Stąd się ona między innymi wzięła. Nawiązując tutaj do budżetu, wszyscy wiemy, bo omawialiśmy projekt budżetu przyszłorocznego, więc nie wiem, czy ale ja nie widzę, żeby to dopłacić, jeżeli byśmy tej stawki nie przyjęli, dlatego stąd moje pytanie też. Znaczy, bo wskazać, nie ma możliwości dopłacić, bo śmieci się muszą bilansować cały. Więc z budżetu nie można dopłacić. A gmina nie może zarabiać. Można. Jak radni znajdą na budżet, najpierw Państwo na to pieniądze, pokażecie nam z czego, bo naprawdę już nie mamy takich pieniędzy. Powinno się to, są takie wskazania, samo finansować. Natomiast jeśli tutaj będzie wola obniżenia tej stawki, no to tylko wskazać źródło, na przykład do kanalizacji dopłacamy. Czego tam dopłacić, nie wiem, 500 tysięcy i tyle. Także żłobki, inne pomysły, jakiekolwiek tam drogi i tak dalej, są po prostu całkowicie daleko. I nie ma najmniejszego problemu, tylko żeby ten wniosek był pełny. Mówię na nie, że nie pasuje mi ta stawka, to proszę wskazać, z czego ugryźć i gdzie dopłacić. Powiem tak, wartość tych usług, za które teraz między innymi musimy więcej zapłacić, był na wyraźne wskazanie mieszkańców. To była bardzo duża ilość sygnałów o tych kontenerach, to po prostu co drugi mieszkaniec mówił. O tym, żeby popioły były odbierane w kubłach, w workach. Pomimo tego, że mają to mieszkańcy na siebie zapewnione, wiem, że nawet ta opcja im nie wystarcza, że te popioły się nie mieszczą w tych kubłach, które mają do dyspozycji. A myśmy, przyjmując tańszą wersję, wręcz pozbawili ich tych worków na odpady. Zostaliby z dwoma sortami odpadów i jednym kubłem. Dlatego pani przewodnicząca, była batalia. Była batalia. Dobrze wiecie, że była batalia. No, to ale było razem. Nie miałem tego wachlarza, tylko tam było rok miesiąc. A nas interesuje
ta wygoda, którą mówię, bo nie jest to jeszcze kłopot. Nie jest to jeszcze kłopot, jaki nas interesuje. W cywilizowanych krajach jest osobny kubeł na papier, na wszystko są kuby. My na razie mamy worki. Może kiedyś do kubów dojdziemy. Ale tak, naprawdę ale przy stawce już znowu ileś razy wyższej, bo to tańsze nie będzie. Myślę, że temat został wyczerpany. Przechodzimy do głosowania. Przepraszam, ja mam wniosek formalny. Proszę o mnie przerwę. Jeżeli radni, proszę bardzo. 5 minut będzie mało, to 10 minut. 10 minut. 10 minut. Za 5 Zgodnie jeździły chyba na
Grupa A skrupuje, to jest czwarte sobie jedną pracę. Ja mam Nie ma możliwości. To jest. 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 To jest
Każdy z się więcej uczestnictwa, tak nie wiem, już jak się mogę zamknąć. Ja myślę, że się nie mogę. Trzeba się dodatkowo. Ja myślę, że dodatkowo złożyć, nie wiem, jak Państwo już więcej. Za wynajmniej. Ale te podstawy się tam, to być może, że oni będą to do siebie zmienili. Ja jestem takiego,
Kto w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie wodami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty? Kto jest za podjęciem tej ustawy? Kto jest za? Proszę przytrzymać. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów. To jest uchwała, która obowiązywała w związku z ogłoszeniem przetargu uległo zmianie stawki. A jakie były poprzednio? To musi pani powiedzieć. Thank you.
Jeżeli chodzi o opłatę za pojemnik 20-litrowy, stawka wynosiła 15 zł, teraz w tym momencie jest 18. Jeżeli chodzi o pojemnik 1100, stawka wynosiła 81, teraz 87 zł. Jeżeli chodzi o podstawienie kontenera na odpady budowlane, stawka wynosiła 378 zł, teraz jest 400. Jeżeli chodzi o worki, pół metra sześciennego, stawka wynosiła 81 zł, teraz jest 87. Jeżeli chodzi o jeden metr sześcienny, stawka wynosiła 146 zł, teraz jest 162 zł. I najbardziej, jeżeli chodzi o worek na bioodpady, stawka wynosiła 12 zł, w tym momencie jest 13. I jeżeli chodzi o wielkogabaryty, stawka bardzo wzrosła, bo wynosiła 243 zł, teraz jest 650. Ale z tej usługi nie korzystamy. Ja mam pytanie, jaki to jest pojemnik ten 0,12? 120 litrów. Czyli ten taki, co ten normalny pojemnik. A ten 1,1? To jest taki pojemnik, on tam z boku urzędu, taki na kółkach. A wiem, ten taki, wiem już, dobrze, dziękuję bardzo. I to w tej chwili po prostu zmienione stawki zgodnie z zaproponowanymi przepisami. Dziękuję, kto z radnych jeszcze ma jakieś pytania? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie wymóg do gospodarowania tych odpadów? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
Na tym zakończyliśmy. Zamykamy nadzwyczajną sesję Rady Gminy Tworów. Dziękuję bardzo. Idziesz na to, tak?